Do oszustw metodą na wnuczka i na policjanta doszło w listopadzie na terenie Zgorzelca. Do 69-letniej mieszkanki miasta zadzwonił mężczyzna i podał się za jej syna. Rozmówca poprosił kobietę o pilne wsparcie finansowe, gdyż potrzebował takiej pomocy w związku z wypadkiem drogowym. Następnie rzekomy syn przekazał słuchawkę mężczyźnie, który podawał się za policjanta i powiedział, że jej syn potrzebuje pieniędzy, aby zapłacić ofiarom wypadku, żeby prokurator nie założył sprawy. Po pieniądze miał przyjechać ku Kurier. pokrzywdzona poszła do banku, wybrała sześć tysięcy złotych i przekazała je młodemu mężczyźnie, który zgłosił się po nie. W krótkim czasie po przekazaniu pieniędzy kobieta zorientowała się jednak, że mogła zostać oszukana i powiadomiła policję. Działania policjantów doprowadziły do zidentyfikowania sprawcy. Do zatrzymania 21-latka doszło w województwie zachodniopomorskim. Oszust działał nie tylko w Zgorzelcu, ale również na terenie całej Polski. Mężczyzna już usłyszał 15 zarzutów. Sprawa ma charakter rozwojowy i funkcjonariusze nie wykluczają dalszych zatrzymań i zarzutów w sprawie. Teraz grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.